Kim jestem? Moi drodzy, wyjeżdżamy z przystanku Woodstock. Czas już na to, abyśmy wjechali w zupełnie inne kręgi, abyśmy rozmawiali z ludźmi, którzy niekoniecznie mieli czas, aby spotkać się ze wszystkimi na Akademii Sztuk Przepięknej na przystanku Woodstock. Tym razem naszym gościem będzie Larry. Larry jest czarnoskórym mieszkańcem Gdańska, ale nie jest z Gdańska, oczywiście, jak to się łatwo można domyślić, ale w Gdańsku pracuje. Pracuje w kulturze, jest zatrudnionym urzędnikiem państwowym, ale też między innymi prowadzi zespół i grał na przystanku Woodstock na scenie folkowej. Larry opowie o swojej przygodzie życia, o tym, że jak znalazł się w Polsce. 16:30. Zapraszamy na spotkanie z Larrym, ale także z jego muzyką. Artysta chce działać i chce po prostu wykorzystać pewne rzeczy, wątki historyczne w celu sztuki i radości, ale politycy zawsze inaczej to na to patrzą i to traktują. A wywiadzie z muzą spotkanie absolutnie niecodzienne. 1992 rok, nasze materiały z Jarocina, czyli między innymi koncerty metalowe, a na scenie jarocińskiej wtedy bardzo, bardzo znany i taki głośny, nie tylko tym jak gra, ale także tym, co robi zespół Kat. No właśnie, czy to wszystko, o czym się mówiło o zespół Kat, jest prawdą? Będziemy mogli się przekonać, słuchając rozmowy z Romanem Kostrzewskim. 16:30 w naszym programie Wywiad z Muzą będziemy mogli posłuchać, co mówi Roman dzisiaj, po wielu latach, między innymi o Jarocinie, o ich muzyce, o tym, w którym miejscu są teraz, dzisiaj, aktualnie. Kat i Roman Kostrzewski, 16:30, Wywiad z Muzą we czwartek. Scena metalowa nie była tak bardzo oddalona od publiczności. Jednym słowem, myśmy z publicznością utożsamiali się jako słuchacze najpierw, a później jako ludzie uprawiający sztukę. I tu specjalnie się nic nie zmieniło, dlatego że ja jestem dalej konsumentem tego rodzaju sztuki. Znaczy, mi również się podoba ta forma sztuki, styl uprawiania metalu. To można było tak nazwać. Jest pewien rodzaj konwenansu, być może wytworzony przez możliwości określone, które osadza ten metal w różnego rodzaju piwnicach, klubach i tak dalej. Ten rodzaj stylistyki bycia z sobą jednak doprowadza do nas do jakiegoś mniemania, że jest jakaś stylowość bycia z sobą. Ale fantastyczne jest to, że metalowcy z sobą są długo.
Jarocin. Moi drodzy, przez wiele tygodni prezentowaliśmy wam spotkania z muzykami, którzy w 1992 roku wystąpili na festiwalu jarocińskim. 1992 rok, wtedy także my zarejestrowaliśmy cały koncert i na szczęście nie było łatwo. Muzycy nie tak chętnie przyjmowali obecność kamer, ale stało się i na szczęście, bo dzięki temu mamy materiał. Wielokrotnie pokazywaliśmy wam ludzi, którzy opowiadali o swoich losach, o tym, co się z nimi dzieje dzisiaj, jak wspominają Jarocin. Tym razem na waszą prośbę zaprezentujemy wam to, co się działo muzycznie. W kilku odsłonach pokażemy wam trzy koncerty, będziemy je mieszali, które miały miejsce w 1992 roku. Noc w Hucie, Noc Długich Pióropuszy i koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, bo to wtedy się wszystko między innymi zaczęło. Zapraszam w poniedziałek o godzinie 20.30 na pierwszą część miksu, ale absolutnego, rewelacyjnego, jedynego w swoim rodzaju, czyli koncertu z festiwalu w Jarocinie 1992 roku. 28 minut muzyki, której nigdzie poza tą anteną nie usłyszycie. Po 7 latach w Jarocinie, piersi. Keep on it.